znalazłem taki dom przy samej trasie w Zgierzu. Zajrzę do środka. Tutaj będzie budowana ta droga S14. Tam dalej widać budynek, który wcześniej zwiedzałem, ale nie wiedziałem, że tutaj będzie jakiś ten. To się mówi. Wjazdy na tą drogę będą. Dlatego tyle miejsca jest potrzebne. Postaram się tu pokazać. Przy okazji ten domek. Widać, że długo już stoją te domy, tylko dopiero niedawno ludzie wybijają szyby, nie wiem, dewastują to. I dlatego widać, że to jest opuszczone. I tak to z zewnątrz, to trzeba by było się dobrze przyglądać, żeby zauważyć, że to jest opuszczone, że trawa jest zarośnięte, są podwórka i coś takiego. Bo tak po domach to nie widać, bo są zadbane. Grzejniki pokradzione. Jest łazieneczka. Całkiem ładny, przyjemny domek. Dobra, tutaj wszystko. Idziemy na zewnątrz. Widać, jak te zamki są powyrywane. Jest garaż. Taki duży. Chyba zejście do jakiejś piwnicy. To taki spichlerz. A tutaj to są drzwi zamknięte. Otwarte. O. Tu jest taka część jakaś stara, pozawalana. Ta. Jest pozawalane, popotwierane. Widać rurą. No zaraz, tam jest coś niżej. Nie, tak się wydawało. Tu był kurnik. Dobra, idę dalej. Jeszcze jakieś budynki są? Chyba nie ogródek. A, jest chyba przydomowa piwnica. A jak widać, pas drogowy jest. Wydzielone miejsce. Granica drogi. No to miało coś powstać. Dobra. Tak to z zewnątrz wygląda. Garaże, domek. Zaraz idę do następnego, bo tam za płotem. Tam widać następny. Następny dom. Zaraz tam pójdę. Także zaraz. Wracam. Jestem już przy tym kolejnym domu. Zobaczymy, co tu się kryje. Rzut na podwórko. Zaraz w tych bocznych wejdę.
pierwsze co widzimy, widzimy super łazienkę. Dobra, światło. Szafy. Elegancko. Zerwana podłoga, o wejście na strych, ale to zaraz. Jest piwnica. Dziura w piwnicy. Następna piwnica. Co nie z tymi piwnicami tu? Tu to zostały nawet firanki. Niesamowite. Idę na górę. Jeszcze ciekawego nie ma. Nie wchodzę tam. Tam taki pokój jest widać tylko. Ale nie wchodzę. No to trzeba stąd zejść. Nie wchodzę w dziurę. Idę zobaczyć te budynki na zewnątrz. To strasznie tu widać dużo spali. Proszę, że ja tego wcześniej nie widziałem, a często tu jeżdżę. Tu został wapno. I słoik. Lodówka. Dobra, dalej. Tu jest mokranie, wchodzę. Śmietnisko, okno. Jakiś dom miał być. Fajna buda dla psa nawet. I skarby w komórce. O, tak wygląda ten dom z drugiej strony. Tu też skarby pozawalane. Dobra, tutaj z tych dwóch domów to by było na tyle. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj. To mówiłem ja, będę już z lodowca. Pozdrawiam.